Pamiętacie, kiedy to się wszystko zaczęło z firmą PG&E? Oczywiście, trudno nie pamiętać. To był 2004 rok. Tak. Koniec roku. Wygraliśmy konkurs Pendereckiego, pamiętam, w 2000 i bardzo narzekaliśmy do jurorów, że mamy bardzo słabe instrumenty. Więc wpadła propozycja, że skoro tak, no to my wam je kupimy. No i tak właśnie zaczęły się nasze ścisłe związki z PG&E. Jechaliśmy, pamiętam, tam z wielką, wielką ekscytacją, że w końcu będziemy mieć te upragnione instrumenty, których każdy marzył z nas, prawda? Tak, i ten moment wyczekiwania, ta cała trasa z Polski do no i mieliśmy przyjemność wtedy po raz pierwszy obejrzeć fabrykę od środka i obejrzeć cały proces tworzenia tych instrumentów. No i poznać rodzinę, wspaniałą rodzinę PG&E. Jesteśmy trijem akordeonowym, w związku z tym można to przyrównać do takiej jakby wizji, że znakomity kwartet smyczkowy lata temu, wieki temu jedzie odbierać zamówione instrumenty od Stradivariego. Skrzypce, altówkę, wiolonczele. I tak samo czuliśmy się, że to, że tak będzie. Nie mieliście takiego wrażenia? Dokładnie takie samo. Zjechały z nami cały świat, były na wszystkich kontynentach, tam gdzie mieszkają ludzie. Graliśmy i dla Malenezyjczyków, i graliśmy w bardzo zimnych rejonach, i openery, i wewnątrz, i Filharmonię, i Carnegie Hall. Nigdy nas te akordeony nie zawiodły, to jest najlepsza rekomendacja. I od scen klasycznych, przez jazzowe, rockowe. Tak. I czasami bardzo alternatywne festiwale, gdzie było bardzo mocne brzmienie i graliśmy z potężnym nagłośnieniem. No i te instrumenty się również doskonale sprawdzały w tym warunku. No i odważyliśmy się grać na festiwalu rockowym, zagrać utwory nawet współczesne. Tak. Pokazać wszystkie efekty, które ma, wspaniałe efekty, które ma. To był szał, to trochę jesteśmy zwariowani i to też nam pozwala na takie podróżowanie i pokazywanie czasami bardzo dziwnych brzmień wypływających właśnie z tych cudownych instrumentów. Chociażby dzisiaj jesteśmy w Szczecinie, w budynku przepięknej Filharmonii Szczecińskiej. Po południu już zaczynamy próbę, wieczorem koncert z orkiestrą. Cały czas jesteśmy związani z PG&E, z tą jakby ideą tworzenia rzeczy, zmierzania do doskonałości. I to jest to, że biorąc ten instrument, nie wiem, czy macie takie wrażenie, obcuje się z czymś naprawdę znakomitym. Tutaj jest złożona historia, pasja, tutaj jest nie tylko rzemiosło, tutaj jest coś więcej. To jest w PG&E to są lutnicy akordeonu, można powiedzieć, a nie producenci takich instrumentów, przynajmniej tej naszej cudownej serii, na której my gramy. Dlatego 75 lat, życzymy kolejnych jeszcze nieskończenie wielu lat sukcesów, a my naprawdę jesteśmy zadowoleni, że dokupiliśmy drugi zestaw. Tak, dokładnie. Potrzebowaliśmy drugich instrumentów, których będziemy używać naprzemiennie. No i jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami 6 Siriusów w swojej kolekcji. No już nie 6, bo 5, bo ja 5. Mam teraz taki jeden specjalny, pokażę, bo to... To jest akordeon. Zupełna nóweczka. Wspaniały, bardzo jestem z niego zadowolony. Życzymy wam przede wszystkim zdrowia i siły i zarażajcie dalej tą pasją, cudowną pasją, prawda, do akordeonu. A przez to, że właśnie tworzycie tak doskonałe instrumenty, robi to, jest to pewien też drogowskaz i umożliwia nam to konkurowanie na scenie jakościowo z doskonałymi skrzypcami, z doskonałymi fortepianami, które są na scenie. Z kwartetami smyczkowymi. Tak. I jakość instrumentów jest już tak wysoka, że to bardzo nam pomaga. I do rozwoju akordeonistyki na pewno PG&E się przyczynia w sposób absolutnie wyjątkowy. No cóż, pozostaje nam życzyć wam wszystkim, drodzy pracownicy i współpracownicy firmy PG&E, kolejnych co najmniej 100 lat z pięknym rozwojem i obyście nadal tworzyli tak wspaniałe jakościowo i tak cudowne instrumenty, jakie udało wam się stworzyć dotychczas. I ja się dołączam, życzę dużo przede wszystkim zdrowia i powodzenia w waszych przyszłych karierach. Trzymajcie się i dziękujemy wam za te wszystkie wspólne lata. Liczymy na więcej. Auguri PG&E. Auguri PG&E. Tak jest.